Witajcie na kanale Airsoft Next, a to jest mini recenzja i unboxing najnowszych produktów firmy Acetech, a mianowicie najnowszego tracera Brighter Sea i tego Predator Mark II. Zapraszam. Zaczynając od mojego pudełka, w pakiecie dostajecie oczywiście kabelek do ładowania i kluczyk, zapasowy przedni kapsel i adapter 14-11 mm do stosowania w replikach krótkich, czyli pistoletach. No i oczywiście sam tracer, który jest mały, jest również lżejszy, co mogę potwierdzić, ponieważ mam poprzedni model, czyli Lighter S. Wielkością, długością są prawie identyczne i można powiedzieć, że nowy jest krótszy, ponieważ nie ma tego dzióbka z tyłu na gwint. Gwint jest wewnętrzny tym razem. Od przodu standardowo starego zostawmy. Od przodu standardowo mamy wejściówkę na mikro USB do ładowania. No i będziemy też z tej strony widzieć, ale też patrząc do środka możemy zobaczyć diodę funkcyjną, czyli czy nam tracer działa, bądź czy jest w trakcie ładowania. No i inne informacje na temat tego, w jakim stopniu jest naładowany. No i z drugiej strony standardowy gwint 14 mm lewy do montowania na replikach. I teraz producent chwali się, że zastosował tutaj certyfikat IP64, czyli jest przeciwpyłowy oraz niestraszny jest mu deszcz. Wedle IP64, czyli druga cyferka 4 jest to deszcz. Krople deszczu padające z każdej strony. Nie powinno się nic stać z tym tracerem. No dobrze, a zapytacie się, jak uruchomić ten tracer, skoro nie ma na nim żadnego guzika, z tego co się sam producent chwali. Jest to proste, trzeba nim po prostu wstrząsnąć, tak. Jak wstrząśniemy nim, to w środku zacznie migać dioda. Troszeczkę ją widać, dużo ją widać z tyłu od strony gwintu, ale z przodu od strony strzelca nie będzie to jakieś problematyczne, moim zdaniem. Tracer po 5 minutach nieużywania przejdzie w stan wstrzymania, sleep mode, po 5 minutach i przy kolejnym wstrząsie bądź podejrzewam w strzale z repliki się znowu uruchomi. A proces wyłączania należy znaleźć jakiś patyk, wkładamy go do środka. Teraz tracer będzie nam dawał 5 razy sygnały po 3, 3 razy po 5, nie, 5 razy po 3. I koniec. W tym momencie tracer jest już wyłączony. Nie będzie nam mrygał. Do czasu mamy ponownego wstrząśnięcia, nim by go wybudzić. Producent wskazuje, że wystarczy 2,5 godziny do 20 tysięcy strzałów z tracerem. No i drugi produkt od Acetecha, czyli tłumik już cały na QD. Z wewnętrznie zamontowanym tłumikiem, również tym samym, czyli Brighter Sea. I tu jest tylko jedna różnica: przedni kapsel jest metalowy i jest bardziej płaski. Oczywiście w zestawie dostajemy również drugi standardowy plastikowy, ten z takimi ząbkami, jak poprzedni model. Ciekawy pomysł na zabezpieczenie tracera przed kulkami. No i fajnie, że można zamontować go na replice na stalowym tłumiku i zdejmować, zakładać, kiedy się zechce. Akimbo V3 confirmed.
No więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten tracer sprawuje się w praktyce na strzelankach, to subskrybujcie, łapka w górę i do zobaczenia.